teraz przeniesiemy się w wyjątkowy świat sztuki, sztuki przez duże S. O poezji i nie tylko, program Ireny Biały. I już nie będę ukrywał, że dzisiejszym bohaterem będzie geniusz. Geniusz śpiewu operowego, najsłynniejszy. Najsłynniejszy śpiewak o najbardziej fenomenalnym brzmieniu basowego głosu, Bernard Ładysz. Na początek, oczywiście, ten zegar stary. Zegar stary. Panie i panowie, Irena Biały z nami. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Ireno. Dzień dobry, panie Marcinie. Witam pana i wszystkich, jak zwykle, którzy nas słuchają. Witam serdecznie, dziękuję. Witam gorąco, bo też, panie Marcinie, tak jest, ta pogoda, po prostu, że inaczej powitać nie można nikogo.
Przepięknie, tylko bardzo gorąco. Przepięknie chcę podziękować za dzisiejszy pomysł o audycji wyjątkowej, muzycznej, o wyjątkowym, specjalnym bardzo artyście, wszechstronnym, geniuszu, fenomenalnym bas barytonie. No i chyba przywitaliśmy się, no bez kozery powiem, najsłynniejszą polską arią, prawda? No, nie wiem, czy coś równie rozpoznawalnego istnieje w polskiej sztuce operowej. Panie Marcinie, rzeczywiście aria jest niezwykła, ale też no, trudno im powiedzieć, że najsłynniejsza, prawda? Dlatego, że to zależy od gustu, natomiast ta aria ma niezwykły urok. No myślę właśnie w taki sposób rozpoznawalności dla wszystkich osób, te, które nie słuchają na co dzień, nie chodzą do filharmonii, nie interesują się operą, znają motyw Skrzypka na dachu, Gdybym był bogaczem, prawda? Każdy potrafi to zanucić, prawda? Boisz się? Zażyj tabaki. Właśnie, panie Marcinie. Tak, aria z kołu bardzo znana, ale też to zależy od wykonania. Zdecydowanie. Bo w każdym wykonaniu jest tak słynna i tak chętnie się jej słucha. Akurat Bernard Ładysz znakomicie ją wykonywał. Poza tym ten jego głos, prawda? Ho, ho, ho i tak dalej. Osobowość sceniczna i mimika twarzy. Naprawdę to wszystko razem powodowało, że aria z kołby była naprawdę niesamowita w jego wykonaniu. Wyjątkowa, jedyna, zdecydowanie. Tak, jedyna w swoim rodzaju. I to właśnie spowodowało, że kiedy usłyszałam na scenie Teatru Wielkiego właśnie Bernarda Ładysza w tej arii, to zmieniło mój stosunek do śpiewaków operowych i dochodzenia do opery, ponieważ moja mama uwielbiała operę i bardzo wcześnie zaczęła mnie ze sobą zabierać na przedstawienia, a ja się bałam tych głosów takich głośnych, innych zupełnie niż te, które słyszałam na co dzień wokół mnie, czy nawet w radiu czasami, czy gdziekolwiek indziej. No i jakoś sobie radziłam, obserwując żyrandole, stroje i scenografię. Ale później też zaczęłam zwracać uwagę na przedstawienie postaci, na mimikę, prawda? I tutaj właśnie Ładysz był znakomity. Zdecydowanie. Jak już zaczęłam się tak interesować Ładyszem i bardzo mi się to podobało, zawsze pytałam, czy będzie ten pan od tabaki śpiewać, to też później zaczęłam zwracać uwagę na innych śpiewaków. A więc Andrzeja Hiolskiego, Bogdana Paprockiego, Wiesława Ochmana, z którym był Ładysz bardzo zaprzyjaźniony, Krystynę Jamros, później Ewę Podeś, już później i tak dalej, i wielu, wielu innych. Więc jak gdyby i Teatr Wielki zaczął stanowić taki coś w rodzaju swoistego drugiego domu, jak się gdzieś często bywa i powiedzmy coś się zaczyna bardziej podobać niż przeciętnie, to tak się człowiek czuje trochę po domowemu. No to prawda, A zwłaszcza w bufecie, panie Marcinie, w przerwie. Ale też i dzięki temu zwróciłam uwagę na Teatr Narodowy, który jest w Warszawie obok Teatru Wielkiego. Też był wtedy. I tak to jakoś, panie Marcinie, po prostu się zaczęło. I jest to bardzo ciekawe, fascynacje. Bo... Czyli zaczynała pani nie od poezji, tylko od opery. Panie Marcinie, od poezji to właściwie musiałam, chcąc, nie chcąc, ponieważ naprzeciwko mojego łóżka, jak byłam mała, była biblioteka, właściwie biblioteczka, bo może nie było kilku tysięcy tomów, ale było sporo. I po prostu na wprost mnie była poezja. Także jak tylko zaczęłam trochę chodzić, to po prostu wyciągałam te książki, a rodzice mi czytali, więc jakoś to tak było. Rozumiem. Tak to wyglądało. Natomiast muszę powiedzieć, że nie spodziewałam się, słuchając Bernarda Ładysza, że będzie taki świetny w
że będzie taki świetny w utworach Krzysztofa Pendereckiego. Tak jest. Bardzo trudnych, bardzo ciężkich. Bardzo trudnych, tak. Aranżacje, jeśli chodzi o sola, no tutaj powiedzmy, nie każdy śpiewak odnalazłby się w tym, co komponował Krzysztof Penderecki, a jednak Bernard Ładysz od muzyki komercyjnej po ekstremalnie, naprawdę ciężkie utwory, był genialny. Tak naprawdę był świetny, znakomity i też muszę powiedzieć, że widziałam go w Diabłach Ludę Pendereckiego i to był kolejny przełom w moim życiu. Aldusa Huxleya, tak? Ogromne, w Teatrze Wielkim, ogromne wrażenie wywarł na mnie właśnie jakby ta muzyka Pendereckiego. Bo nie byłam pewna, owszem, słyszałam fragmenty, ale ta całość po prostu była oszałamiająca dla mnie wtedy. A też, no, do dorosłości mi brakowało sporo. Więc i znowu Ładysz, tym razem taki groźny, bardziej dramatyczny niż w Strasznym Dworze na przykład, Moniuszki. Ale muszę powiedzieć, że ten jego głos był po prostu świetnie przystosowany właśnie do roli egzorcysty, księdza egzorcysty, niski, on różnie ten głos modulował. Także no, muszę powiedzieć, że też byłam tutaj pod wrażeniem. I naprawdę to jest zupełnie inne wrażenie, jednak uczestniczyć i słuchać na żywo głosów w przedstawieniach operowych, a niż jednak przez internet, no może płyty są lepsze, tylko po prostu u śpiewaków bardzo jest ważna jakby czystość intonacji i to, żeby słuchać, prawda, czysto, bo te wszystkie nutki są niezwykle ważne. Natomiast po prostu, no, tak tutaj przesłuchałam sporo nagrań i powiem panu, że większość jest zanieczyszczonych. No niestety, dlatego tylko i wyłącznie płyty winylowe zapewniają nam komfort budowy ucha, analogową budowę naszego ucha i analogowy dźwięk, który został zarejestrowany na płytach winylowych. Tutaj zwracam się do fascynatów muzyki, że no bez odtwarzacza, adapteru, patefonu i winylowych płyt no nie można mówić o czystości, jakości, bo to nie przetworzony dźwięk matematyczny, liczbowy, komputerowy, a właśnie analogowy, tak jak zbudowane jest nasze ucho. Ale powiedzmy o tym, że gdyby nie Bernard Ładysz, myślę, że nasza scena operowa byłaby bardzo, bardzo uboga. Od lat 50. do końca, no był zawodowym, no był skazany na najważniejsze role bas barytonów. I naprawdę dał nam tak dużo, tak wiele z siebie. Ale pani Ireno, chciałbym poprosić panią, gdybyśmy mieli wyobrazić sobie pewnych szlachciców właśnie o niskim głosie, bo przecież doskonałe role aktorskie, oprócz sceny operowej, Bernard Ładysz genialnie, fantastycznie odnajdywał się przed kamerami. Na przykład w Zimie Obiecanej. Prawda? Tak. I nie tylko. Tak, dlatego, że bardzo wyraźnie było widać na scenie operowej, że miał zdolności aktorskie. Ogniem i mieczem. To już tak. W reżyserii Jerzego Hoffmana. Tak, tak. Tak. I też mimiczne. Dlatego po prostu jak ktoś siedział daleko na widowni, to może tego aż tak nie dostrzegał. Natomiast z bliższej odległości było to widać, a kamera to jeszcze mogła uchwycić lepiej. Tak jest. Także rzeczywiście tutaj też no, mógł coś dołożyć do filmu, jeśli chodzi o swoje zdolności. Ale też, panie Marcinie, życie miał bardzo ciekawe.
No bardzo, bardzo bujne, bardzo naprawdę. Dzisiaj właśnie przy okazji, bo pani Ireno, może już tutaj płynnie za moment przejdziemy do wybuchu Powstania właśnie, Warszawskiego, tak, prawda? Oczywiście, właśnie chciałam powiedzieć, że rocznikowo Bernard Ładysz należał do pokolenia Kolumbów. Ja przepraszam bardzo, chciałbym zwrócić uwagę na całkowite przemilczenie, bo przecież dopiero pożegnaliśmy, nigdy nie pożegnamy się z Bernardem Ładyszem, ale to Bernard Ładysz pożegnał się z nami pięć dni temu, zaledwie pięć dni temu. I powiem pani, że z uporem maniaka śledziłem tych wszystkich młodych nacjonalistów polskich, tych konfederatów, tych wielkich patriotów młodej generacji, którzy odnotowują i wynajdują coraz to nowszych żołnierzy wyklętych, którzy nie do końca mają dobrą historię i niekiedy naprawdę na swoim sumieniu mają wiele istnień niewinnych osób. A nie znalazłem słowa o śmierci Bernarda Ładysza. Jak to możliwe, że ci młodzi patrioci zapomnieli o wielkim sierżancie Armii Krajowej? Panie Marcinie, to może ja powiem kilka słów na ten temat. Bernard Ładysz urodził się w Wilnie i zawsze z sentymentem wspominał to miasto. Ale był właśnie między innymi żołnierzem Armii Krajowej i później został zesłany na Syberię do Kaługi. I tam przebywał do 1948 roku, o ile pamiętam. A później z rodziną... Proszę, 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 proszę. Tak, do 1948, prawda? Do 1946. Chyba 6. 6? 6, tak, bo w 1946 już po wojnie uczył się, studiował do 1948 roku. Te dwa lata studiował śpiew, a ja tutaj mam, podejrzewam, dobrze, że nie znając historii syberyjskiej, myślę, że naprawdę tam zaczął śpiewać i chcę, przepraszam bardzo, że brutalnie wchodzę, ale czy wyobraża sobie pani Eugeniusza Onegina, czy wyobraża sobie pani Borysa Godunowa? Właśnie myślę, że te elementy wpłynęły na jego czystość językową, ale prawda? Ale panie Marcinie, zaczął śpiewać znacznie wcześniej, a mianowicie w rodzinnym domu. Ponieważ, mówię o języku jak wspominał, rodzice mieli piękne głosy, a później z kolei śpiewał w chórze, też dość długo, i twierdził, że kiedyś były lekcje dykcji. I dopiero kiedy delikwent rzeczywiście bardzo ładnie posługiwał się językiem, to mógł śpiewać. Również i podczas tych wszystkich lat miał co jakiś czas lekcje dykcji. Także panie Marcinie, ale zaśpiew wileński mu został. Tak jest, tak jest. I między innymi po tym też był rozpoznawany. Natomiast chciałabym powiedzieć, że pierwsze, że tak powiem, kroki rodzina skierowała do Torunia, tutaj w Polsce, i tam zmarł ojciec Bernarda Ładysza. Adam Ładysz. I była to bardzo niezwykła, taka przykra sytuacja, ponieważ pojechali wszyscy do szpitala, jak wrócili, nie było ich bagaży, ktoś ukradł wszystko. Tak, ale później przeniósł się do Warszawy i stwierdził, że pokochał to miasto, bo go przyjęło, mimo że było zrujnowane. I też ten sentyment do Warszawy pozostał mu do końca. Natomiast, panie Marcinie, mamy z 1 sierpnia kolejną rocznicę, 76. wybuchu Powstania Warszawskiego. To prawda. I niezależnie, co myślimy, czy miało sens to powstanie, czy powinno się odbyć, czy nie, były ofiary. Było mnóstwo ludzi, którzy wierzyli, że być może Polska stanie się wolna i nie dostanie się, właściwie Warszawa też, pod wpływy sowieckie. Także
Zginęło mnóstwo polskiej inteligencji, bardzo dużo młodych ludzi, a Bernard Ładysz właśnie był z 1922 rocznika, jakby jego droga była inna, ale również był żołnierzem AK. Oczywiście. Tak samo jak Tadeusz Gajcy czy Krzysztof Kamil Baczyński, a Gajcy był dokładnie równolatkiem Bernarda Ładysza. Baczyński był z 21 roku, no i obaj zginęli w powstaniu, a Bernard Ładysz wszystko przeżył i cieszył nas do późnych lat swojego życia pięknym głosem. Wyjątkowym. Tak, wygrał nawet konkurs Vercelli pod koniec lat 50., no ale niestety nie udało się zaśpiewać w La Scali. Miał mieć kontrakt do Palermo i tutaj chciałam zwrócić uwagę na to, że czasami w internecie są sprzeczne informacje i też należy podchodzić trochę do tego z pewnym dystansem, ponieważ słyszałam, jak Bernard Ładysz mówił w wywiadzie, że na skutek donosów nie dostał paszportu. I później dopiero, a miał mieć roczny, wielki kontrakt w Palermo po właśnie wygraniu tego konkursu słynnego. A z kolei tutaj w źródłach jest napisane, że po wygraniu konkursu dostał kontrakt i śpiewał w Palermo. Także wie pan, panie Marcinie, no ja jednak ufam Ładyszowi. Oczywiście. I temu, co powiedział, chociaż później pewnie śpiewał tak też. I teraz tak myśląc sobie właśnie o Bernardzie Ładyszu, który zmarł w jeden dzień po swoich 98 urodzinach. Myślałam również o tym pokoleniu, których poetów, młodych ludzi, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. I panie Marcinie, mam wielki sentyment, naprawdę. Zawsze staram się być 1 sierpnia pod tablicą poświęconą Kamilowi Krzysztofowi Baczyńskiemu i tam jestem podczas godziny W, czyli 17, prawda, kiedy teoretycznie rozpoczęło się powstanie, tak, chociaż tak naprawdę wcześniej na Żoliborzu, ale ta godzina W miała być godziną tą właśnie zasadniczą. No niestety w tym roku tak się nie dzieje, tak nie jest. Ale myślę o nich wszystkich, myślę o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, o Gajcym. I chciałabym przeczytać 2 krótkie wiersze Baczyńskiego. Panie Marcinie, zawsze po prostu miękne, jak czytam poezję Baczyńskiego, naprawdę. Ten liryzm, miękkość po prostu mnie, że tak powiem, jakoś szalenie bardzo mi się to podoba. Stare miasto, Krzysztof Kamil Baczyński. Księżyc zadymiony niebem rozlepia plakaty, żółte plamy ciszy. Posłuchaj, ulica schodzi w mrocznym żlebie z rzeki zgęstniałych gwiazd. Można usłyszeć, jak miasto brodzi w neonowym szumie. Ryciny ulic wypukłe odchodzą w rzeki domów. Pękają średniowieczne place. Obszernie patrz. Rycerze jadą dołem w półżałobnej cieni. Doskonały. I teraz jeszcze jeden. Wspomnienie. Z 1941 roku. Kraju, kraju ujrzany przez zielone szkło. Szare osiołki płyną jak łzy zarosłym dnem wspomnienia. Te krajobrazy, nim spadną, wiszą na rzęsach i drżą. Szare osiołki płyną jak łzy zarosłym dnem wspomnienia. Miniaturowe domki, dalekie o całe powietrze, o tabun dni i obłoków, dalekie o czyjąś śmierć. Płyną przeze mnie osiołki zarosłym dnem wspomnienia i rosną we mnie lata jak czarna, zwierzona sierść. Przepięknie. I jeszcze, panie Marcinie, wiersz Gajcego, znamienny, inny niż te 2 wiersze Baczyńskiego,
możemy czytać go jednocześnie zerkając w lustro. Tadeusz Gajcy, pytanie. Przeżywam okres dziwny. Oczy gorączkowo szukają treści w piasku liter. Myśl obłędnie krąży w labiryncie zdań. To naprawdę dziwny okres. Patrzę w niebo i mówię wyraźnie, a głośno. Kto ja? Spoglądam na szybę, na szarą codzienność i pytam w ciszy. Kto ja? Grzęznę w pyle definicji, w zawrotnym wirze słów. Kto ja? Kto ja? Kusi myśl, zgódź się, że jesteś, abyś był. Przyjmij życie jako barwę. Toń i uczucie. Żyj. Przeszywa mnie wówczas słodka świadomość, że jestem, że czuję, patrzę, słucham. Porywam kielich radości i piję jednym haustem. A przecież jutro spojrzę w niebo błękitne i spytam, by dręczyć się dalej. Kto ja? Przepiękne. Panie Marcinie, przy tej liryczności, tym tragicznym życiorysie Gajcego, Baczyńskiego i innych, jednak też oni usiłowali żyć chwilą, carpe diem. Nawet na początku powstania warszawskiego były otwarte kawiarnie. Tak jest. Bawili się, śpiewali, tak, bo byli pewni zwycięstwa i byli szczęśliwi, że... Pobierali się. Tak, i było tyle ślubów powstańczych. Tak. Oczywiście, że tak. Przepraszam, tyle aktów uniesienia, bo młodzi ludzie nie bali się kul, nie bali się Niemców. I to było niesamowite. Także pani Ireno, niestety musimy kończyć. Ja bym poprosił o najważniejsze osoby, które będą mogły 1 sierpnia w najbliższą sobotę udać się do pod ścianę Warsaw Club na Brooklynie. Dokładnie 261 Driggs Aleja Avenue. Przepiękny mural Rafała Pisarczyka. Tam po prostu musimy być, złożyć kwiaty, zapalić znicz. Bardzo, bardzo bym panią o to prosił, o wsparcie. Bez polityki. Dobrze, Marcinie, bez polityki. Dołączam się. Dziękuję. Dołączam się, oczywiście, że tak. Też wszystkich bardzo proszę i przypominam, tutaj dołączam się. Ja nie mogę być tam, gdzie zwykle 1 sierpnia, czyli w miejscu, gdzie zginął Krzysztof Kamil Baczyński, więc możemy, tak, w Warszawie, przy Pałacu Blanka, więc możemy po prostu zrobić to tutaj. Dziękuję pani Ireno. I powstańców. I w związku z tym, że już jesteśmy w radiowej audycji informacyjnej, czasową, z zegarkiem w ręku, pożegnajmy się odrobiną nastroju wesołego, na wesołą tak, nutę. Panie Marcinie, ponieważ Bernard Ładysz bardzo lubił przedwojenne filmy i też lubili go młodzi ludzie, którzy później filmy przedwojenne, młodzi ludzie, którzy wzięli później udział w powstaniu, a te pierwsze dni powstania były radosne. Tak jest. Filmy były wypełnione muzyką, każdy musiał mieć przebój, każdy film miał swój przebój. Tak. Czyli Ada, to nie wypada. Wypada. Pani Ireno, serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo, kłaniam bardzo się dziękuję, nisko. Dziękuję, panie Marcinie. Dziękuję za wyjątkową dzisiejszą audycję. Panie i panowie, Bernard Ładysz, Ada, to nie wypada. Wciąż się martwi biedny tatek, co ma począć nie wie sam. Taki jak ja, gagatek, nie lada to kram. I po każdej nowej psocie, gdy go dręczy wyczyn mój, płaczą z nim wszystkie ciocie i babcia i wuj. Ada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cud żublewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filmy, co ty robisz, zmiluj się.
spadnie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie w szał. Wiem, ma rację biedny papa, lecz gdy nie ogarniam zik, trudno przepadło klapa, nie wstrzyma mnie nikt. Nie ma rady, co ja zrobię, to wewnętrzny jakiś mus. Próżno wymyślam sobie, od trzpiony, od kus. Ada, to nie wypada, to być może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cokasz ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, któż to wybryk maskarada. Zmiłuj się! Eskapady z dzikiej wiecie, co ty robisz z wiekiem. Pan jest twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty dziś się masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie podoba? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie w sam.